Będę pilnować czasu. Pytanie od Klubu Austriackiej Szkoły. Szkoda, żeśmy tego nie dokończyli wątku, bo może będzie drugie pytanie kolejne w tym przypadku. Paweł Młynarek, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Panie pośle, ja bym chciał pana zapytać jako historyka. Przede wszystkim dlatego, ponieważ w Polsce... Fatalnie pan zaczął jako historyka. Profesora, tak? Chciałbym... Może być tak, że nie odpowiem na to pytanie. Chciałbym zadać pytanie, ponieważ wtedy w Polsce, będzie fatalnie. No. Zwłaszcza mam wrażenie, że w kręgach rządzących obowiązuje taka zmitologizowana wersja II Rzeczypospolitej. Zwłaszcza rządy sanacji są bardzo mocno zmitologizowane. Przypomnijmy, że II Rzeczpospolita była pod względem ekonomicznym totalną katastrofą. W 1938 roku nie dogoniliśmy nawet produkcji pod względem sprzed I wojny światowej, gdzie różne inne kraje, również bardzo zniszczone przez I wojnę światową, miały 40% większą produkcję. Niech pan wskaże, które? Na przykład Francja, Włochy, no. Tak, osiągnęły produkcję wyższą o 40%. Tak? Druga Rzeczpospolita miała 40% własno, produkcja gospodarcza to była produkcja państwowa. To były, no, Druga Rzeczpospolita zajmowała się, nie? Zupełnie nietrafionymi projektami gospodarczymi, molochami państwowymi. Tak? To było po prostu... Czy pan dostrzega to zmitologizowaną wersję właśnie II Rzeczypospolitej i czy to jest pewne zagrożenie? Jeśli chodzi o tą mitologizację II Rzeczypospolitej, to w pana pytaniu dostrzegłem jakby dwa wątki. Pierwszy to jest takie wzorowanie się na tej II Rzeczypospolitej jako takim ideale zarówno gospodarczym, jak też politycznym. I tutaj rzeczywiście mogę powiedzieć, że wzorowanie się na II Rzeczypospolitej z punktu widzenia politycznego nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Trzeba pamiętać o tym, że jednak represje tam były w stosunku do choćby przeciwników politycznych i z tym się trzeba zgodzić. Natomiast całkowicie nie zgadzam się, fundamentalnie rzecz biorąc, nie zgadzam się z pana stwierdzeniem, że II Rzeczpospolita była krajem, który się nie rozwijał. Proszę pamiętać, to jest kwestia startu. To jest kwestia, powiedzmy, ciągłej obrony suwerenności. To jest kwestia, proszę pana, choćby na przykład wojny celnej z Niemcami, gdzie te państwa zachodnie były w pozycji uprzywilejowanej. Gdybyśmy przyjęli jakiś wskaźnik, który mówiłby o rozwoju polskiej gospodarki w okresie II Rzeczypospolitej, to przyjmijmy choćby kwestię wartości złotego do dolara, która pokazuje nam to, że rzeczywiście państwo polskie funkcjonowało i dobrze się rozwijało. A jakie molochy? Myśli pan o Centralnym Okręgu Przemysłowym, czy na przykład o Gdyni? Dzięki temu powstały nowe... Nie było w Polsce podmiotów prywatnych, które były w stanie rozwinąć gospodarkę. Dziś jest troszeczkę inaczej. Ale wtedy nie było takiej możliwości. Znaczy te molochy państwowe wtedy funkcjonowały w dosyć ciekawy sposób. Tutaj na przykład monopol zapałczany, który został najpierw zmonopolizowany przez państwo, a następnie sprzedany szwedzkiemu... Kto był podmiotem właścicielskim przed monopolizacją? Wcześniej zajmowali się tam również zaborcy. Tylko, że no właśnie, no nie... i na tym rzecz polega. Tak, właśnie, tylko wzięliśmy, zaadaptowaliśmy te najgorsze rozwiązania z okresu zaborów, po czym doprowadziliśmy do tak zwanej prywatyzacji, która polegała na sprzedanie, a inaczej wydzierżawienie monopolu państwowego zagranicznej korporacji. Tutaj mówimy o biznesmenie ze Szwecji. W podobny sposób funkcjonował monopol tytoniowy, również był monopol na zapalniczki. Monopol solny również funkcjonował w okresie II RP. Tutaj nie mówimy o jakichś okolicznościach, które były od nas niezależne, takie jak właśnie wojna z bolszewikami, czy też kryzys ogólnoświatowy, ale raczej mówimy o rozwiązaniach, które przejęła sanacja i które były nie tylko niewłaściwe, ale też kontrskuteczne w stosunku pana, do wzrostu gospodarczego. Nie jest sztuka mówić o jakimś rozwiązaniu, że było nieskuteczne z chwilą, kiedy po prostu taką decyzję podejmowało w tamtym czasie. To było rozwiązanie jedyne. Dzięki temu państwo polskie stało się podmiotem właścicielskim. Właśnie tylko po wydarzeniu natomiast jesteśmy w stanie stwierdzić, czy obrana natomiast polityka dzisiaj, była dobra, natomiast czy zła. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że pójście tą drogą niekoniecznie, proszę pana, jest dobrym rozwiązaniem. Ale są pewne obszary gospodarcze, które państwo powinno mieć nad nimi, na nich wpływ. Niekoniecznie musi być właścicielem.
niekoniecznie musi być właścicielem, ale może po prostu takie stosować rozwiązania prawne, dzięki którym będzie miało wpływ na te obszary tak zwane strategiczne. Proszę pana, pozbycie się choćby na przykład kwestii energii, to jest po prostu dla państwa polskiego zabójcze. Tak, wprowadzam... Zabójcze. Niekoniecznie. Oczywiście, że to jest zabójcze, proszę pana, ponieważ ma pan dzisiaj do czynienia z czymś takim, że korporacje zachodnie funkcjonują w ten sposób, że one realizują nie tylko własny interes, ale interes państwa, z którego pochodzą. W Polsce jest to rozwiązane obowiązkiem magazynowania pewnych źródeł energii lub też surowców energetycznych, co wydaje mi się jest to jak najlepszym takim połączeniem tego z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa, a z drugiej strony jednak jakiś tam ram funkcjonowania wolnego rynku. Także niekoniecznie tutaj trzeba wprowadzać jakieś kolejne rozwiązania. Skrajnego wolnego rynku nie ma nigdzie. Wy jesteście zwolennikami skrajnego wolnego rynku i w praktyce można powiedzieć, że nie ma nigdzie zastosowania. Jak najbardziej, jak też nie ma nigdzie w pełni zdrowego człowieka, ale nie oznacza to, że należy dążyć do zdrowego trybu życia. Nigdy jeszcze historycznie wolny rynek, w pełni wolny rynek, zawsze wolny rynek posiada pewnego rodzaju taką dominantę, polegającą na tym, że państwo steruje tym wolnym rynkiem. Stany Zjednoczone są do tego klasycznym przykładem. O!